O Kastelanim też powiedzieliśmy wszystko, też wypowiadają się Konrad Piechocki, Sebastian Świderski. Przeciwnicy Kastelaniego raczej milczą, publicznie nie chcą mówić nieoficjalnie, kiedy rozmawiamy przez telefon. Niewiele mają atutów, to oczywiście przedstawiają swoje argumenty, ale też kto mógłby być za Daniela Kastelaniego? I powiem ci, że podczas memoriału rozmawiałem z wieloma ligowymi trenerami, no tam były cztery drużyny, ale z kilkoma z nich. I oni rzucili pewne nazwisko, które nie przewija się absolutnie w spekulacjach. Ja nie słyszałem, że ono może paść. Natomiast ja nie wiem, czy to nie byłby fajny facet. Władimir Alekno. A myślałem, że Polaka wymienić, dlatego tak czekałem, co powiesz. Rosjanin, prowadzący reprezentację Rosji wcześniej, pracujący w Dynamie Kazań, pracujący we Francji przez wiele lat, co jeszcze powinieneś pamiętać. Rosjanie sami tak chwalili. No ja akurat się minęłem z nim, on troszkę później, bo jest młodszym człowiekiem ode mnie. To jest jeden z trenerów, który na pewno się zalicza do tego kręgu ludzi znanych w siatkówce, w środowisku światowym, europejskim. I myślę, że jeśli nie jest związany kontraktem, albo byśmy byli zaangażowani w rozmowy z nim, to pewnie by takie dyskusje podjął. No, natomiast nie znam jego planów. Ja z tego, co słyszałem, zdaje się, chyba Rosyjska Federacja będzie. No nie, ale już abstrahując od tego, ja chcę podyskutować o nim. Ja nie wiem, czy on jest w ogóle kandydatem, ale moim zdaniem osobiście to nie może znam. Być strzał, bo jeszcze w tym tego kierunku nie penetrowaliśmy. Jeszcze po takiego szkolenia nie sięgnęliśmy. To na pewno jest taki Rosjanin o kulturze nierosyjskiej. Mówię tu stricte o siatkówce, bo nie znam go absolutnie prywatnie. No może czerwone wino lubi. Będzie musiał się nauczyć czego innego w Polsce. W każdym bądź razie sytuacja jest taka, że to jest człowiek na pewno, ja mówię o takiej wysokiej kulturze siatkarskiej, innej niż rosyjska, więc ona nie byłaby tak do końca, nie oczekujmy, że tu przyjedzie srogi miś, niedźwiedź i nagle naszych złapie za uszy chłopczyków i będzie nas nami trząsł, bo to chyba nie ten typ. On też w rosyjskiej federacji czy reprezentacji miał dużo dyscyplinarnych problemów z drużyną i tam nie słyszałem, żeby on był takim bardzo srogim trenerem, raczej też brał dużo na siebie, a zawodnikom starał się wytłumaczyć, co to znaczy profesjonalizm.